książka jest najogólniej rzecz biorąc historią osoby 30-paroletniej, która przeżywszy już pewien szmat swojego życia, zaczyna dokonywać pierwszych rozrachunków. I okazuje się, że nie do końca to życie wyglądało tak, jak narratorka się spodziewała, że potoczyło się w stronę nie do końca przez narratorkę na początku spodziewaną. Jest to taki, można powiedzieć, rozrachunek z czasami, z sytuacją pokoleniową. Bohaterka jest prowincjuszem, który przyjeżdża do wielkiego miasta, zostaje wychowany w domu na człowieka sukcesu. Od maleńkości wdraża mu się, że powinien odnieść sukces, bardzo się wykształcić, no i że potem wszystko już będzie z górki. No i oczywiście rzeczywistość bardzo szybko weryfikuje. Bardzo duża ilość posiadanych dyplomów niczego nie ułatwia, wręcz na odwrót. Co więcej, narratorka za dużo rozmyśla, dzieli włos na czworo, nie podejmuje akcji tam, gdzie powinna ją podjąć. Uciekanie przed rzeczywistością no, nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Ich przez większość czasu dolega narratorce. Właśnie to skłonność do uciekania. Czasami trzeba z rzeczywistością się zderzyć, po prostu pójść na tak zwane czołowe i wtedy tą rzeczywistość można przezwyciężyć. Parę miesięcy temu obejrzałam sobie film Frances Ha. Odkryłam coś niesamowitego, a mianowicie, że bohaterka Frances Ha jest w zasadzie tak naprawdę tą samą bohaterką, która występuje w Pomyłce. Wiadomo, okoliczności są inne, tam jest Nowy Jork, tam są Stany Zjednoczone, zupełnie inny kontekst dorastania. Tutaj mamy środkową Europę, Kraków, Warszawę i wydaje mi się, że chociaż moja historia jest inną historią, to sytuacja pokoleniowa jest ta sama i pewna wrażliwość narratorkę Pomyłki oraz Frances Ha łączy. Czasami pomysł przychodzi podczas lektury innej książki, czasami podczas spaceru pojawia się jakaś idea. Nie ma nigdy jednej inspiracji, jest raczej problem lub jakaś obserwacja. Główną definicją literatury jako takiej jest właśnie to, że ona jest formą poznawania rzeczywistości. Tego, co istnieje, jak istnieje człowiek, co człowiek robi, jak człowiek działa. Prawdziwe pisarstwo to jest sztuka przetwarzania tego, co rzeczywiście nam się przydarzało, przemyśliwania tego i zamieniania tego w sztukę. To zawsze właśnie powinno przejść przez filtr artystyczny, przez filtr pewnego języka, pewnej wrażliwości, pewnego szerszego światooglądu. Nie powinno to być nigdy takim czystym przeżyciem. Przeżycie jest na dnie, natomiast jest tylko początkiem pewnego procesu. Myślę, że najważniejsze dla mnie jest pozostawanie w zgodzie z samą sobą. Chodzi o to, żeby pisać to, co rzeczywiście się czuje i żyć także w zgodzie z tym, co się czuje, jakie wartości się wyznaje, żeby zachowywać chociażby minimalny opór w stosunku do rzeczywistości, która zawsze na człowieka napiera ze wszystkich stron, prądy ideologiczne i tak dalej się zmieniają. Bardzo ważne, wydaje mi się, i w życiu, i w pisaniu jest to, żeby zachować wolność twórczą. Wolność, która służy jednak tworzeniu pewnej przestrzeni dobrej właśnie dla twórczości.